Cześć! Tu Janek z kanału Brickstrix. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jestem na moim koncie w grze Stumble Guys. Mam ubranego skina Kena, ponieważ we wtorek skończył się event właśnie z Barbie. I ja jakoś strasznie go tego nie wbijałem i wbiłem tylko Kena. Ani Barbie nie mam, ani nic. Mam tylko i wyłącznie Kena. Oraz jeszcze zakupiłem sobie emotkę Barbie. O ta, Barbie Smile. Ale to nieważne. W dzisiejszym odcinku otworzę sobie cały płatny oraz darmowy karnet w Stumble Guys, oczywiście. No i oczywiście już odebrałam takie rzeczy jak klejnoty, żeton Stumble, animacje i tak dalej. Zostały mi tylko spiny oraz skiny. Ale zanim to zakręcę sobie pierw darmowym kołem, a potem jeszcze zakręcę sobie kołem, gdzie jest lew taki, nie wiem, jak kosmiczny lew, nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale zaraz sobie zobaczycie. To jest nowy mityczny skin, to jest koło Astro, kolejne koło Astro. Ale poczekajcie, teraz sobie obejrzę reklamę. Okej, kręci się. I uwaga, co będziemy mieli, bo ogólnie do tego koła został dodany nowy skin. Coś specjalnego, no inaczej, coś wyjątkowego. Nie wiem, jak się nazywa w sumie nawet. Ale taki, no taki płonący. I polujemy na skina Leo. Może też być Super Bones, Chibi Gal, DJ Jet, albo H.W. Bonfield. Ja bym stąd najbardziej chciał albo Leo, albo tego H.W. Bonfield. Dobra, 125 gemów, kręcę. Poszło. Co będziemy mieli? Rzadki! Ej, nowy! Co? Od kiedy ja nie miałem pilota Hoovera? Może to jest jakiś nowy? Ej, serio. Byłem przekonana, że ja mam tego skina. Nie wiem, ale nowy był. Coś dziwnego. Dobra, jeszcze zanim zaczniemy ten karnet, to jeszcze mam dwa darmowe koła. Te zwykłe. Może się trafi 150 gemów, za które będę mógł otworzyć kolejnego spina. 5 klejnotów. I drugie koło. Lecimy. Co będzie? 5 żetonów czy zwykły? Duplikat zwykłego skinka. Czyli dwa inaczej dostajemy. No to co? Ja chyba sobie już przechodzę. Ej, dzisiaj niestandardowo zaczniemy sobie od płatnego karnetu, od premium. Pierwsze splits, nowy bananek, tak naprawdę. On jest, no, bardzo mi się nawet podoba. Teraz pierwsze rzadkie lub lepsze na tym odcinku. Polujemy tylko na Pink Aliena, ponieważ resztę skinów, no niestety, nie trafimy. A tak to możemy napolować tylko na Pink Aliena. No, tutaj niestety będzie duplikat. Niestety, niestety. Okej, lecimy kolejny spinek. Ale jakbym trafił legendę, to byłby sukces w sumie. O, czy będzie legenda? Niestety. Teraz rzadkie lub lepsze, szczęśliwe kręcenie. Czy będzie legenda? Nie. Jest jakiś gościu, rzadki. Ja miałem chyba tylko jednego epickiego do tej pory. Czy będzie legenda? Legenda, co jest? Co tak chciałem zażartować i legendę trafiłem, lol. W ogóle teraz zmienili ceny za duplikaty. Na przykład za zwykłego dostaje się tyle samo, czyli 2, za nietypowego 3, czyli tyle samo, za rzadkiego się dostaje 5 zamiast 8, za epickiego dostaje się 10 zamiast 15, a za legendarnego dostaje się 20 zamiast 30, a za specjalny dostaje się 500 zamiast 700. Dobra, my tutaj żadnego nowego skina nie trafiliśmy, a te 3 nagrody zostawię sobie na sam koniec oczywiście, więc teraz lecimy z pierwsze zwykłe lub lepsze. Pierwszy na tym odcinku. Tu możemy trafić nowego, nietypowego skina i Pink Aliena przy okazji też. Dobra, będzie duplikat na pewno.
lecimy dalej. W ogóle jakiś skin się zbugował i czarny tutaj widać, jakby czarny kwadracik. W ogóle czasem te spiny się bugują, te albo na przykład zwykłe, które, tak, darmowe i można trafić na przykład Mr. Stumble albo Mrs. Stumble. I wtedy nie pokazuję wam, że macie duplikat, tylko że macie nowego skina. Ja się zastanawiam, czy gdybym znowu trafił na przykład Mr. Stumble, czy by mi wtedy już pokazało, że mam duplikat, czy że jednak nie. Opatrzcie, było Mrs. Stumble. Ja tego nietypowego nie mam, tego Lionel Pessy. Ale była Mrs. Stumble i normalnie występuje w tym kole. To jest bardzo dziwne. Czy go mam? Mam. Ale tam był Lionel Pessy prawie. A ja go akurat nie mam. I uwaga, uwaga. Duplikat. Bo to jest Louis Bowler, którego mam. I ostatnie zwykłe lub lepsze na tym odcinku. Uwaga, uwaga. Obaczcie, było Mr. Stumble. Będzie Pessy. Jest! Lionel Pessy! Nowy skinek nietypowy. Zarąbiście, dobra. I teraz rzadkie lub lepsze. Ostatnie teraz, ponieważ wtedy nie było, bo jeszcze jest, zapomniałam, że jest jeszcze jedno na dole. I teraz się okazuje, że Pink Alien, a ja... Oh my god! Dobra. I Tanner, epickie. Nowy skinek, epicki. Wszystko fajnie. Okej, okay, no i przechodzimy do epickie lub lepsze. Pierwsze na tym odcinku. Kto oglądał mój drugi odcinek z gry Stumble Guys, wie, o co chodzi. Powtarzam to na każdym karnecie. Ten tekst. No i niektórzy wiedzą, a niektórzy nie wiedzą, o co chodzi. Dobra, i wyjątkowy Squirt. To jest skin, dla którego kupiłem właśnie ten karnet, ponieważ emotkę banana już mamy, dlatego ja go sobie wyposażam. Ponieważ emotkę banana już mam, także dostaję za to raczej duplikat, prawda? Tak, dostaję za to duplikat. No i co? To teraz sobie może przetestuję tego skina Squirt. Ponieważ innych skinów nie będę dzisiaj testować wyjątkowo, ponieważ tak naprawdę te inne skiny mi się tak słabiej podobają. Ewentualnie ten Spitz jest fajny, ale uważam, że ten epicki jest bardzo słaby. Także dzisiaj sobie przetestuję tylko Squirda. Także na wydarzeniu ostatni Stumbler wygrywa. Okej, okay, trafiła nam się gierka Honey Drop. Mamy 32 graczy i 31 odpada, także to będzie dość trudna gierka w sumie. Tak sobie właśnie zdałem sprawę z tego. Ja już spadłem, niestety. Spokojnie. Czy ktoś już odpadł? Jeszcze nikt. Dobra, już jedna osoba. No i gdzie mi się ładujesz, gościu? O, tu jest właśnie ten nowy specjal z koła boltowego. Tutaj obok mnie stoi. Boże, ale to jest trudne wszystko. Dobra, odpadłem. Ale to szybko trwa, więc zmienię skina na Splica i zagramy jeszcze jedną rundkę. Okej, okay, i mamy Laser Tracer. Jak gram Splicem, chyba tak się nazywa ten skinek, ponieważ te gierki zazwyczaj szybko trwają. Ta może trwać troszkę dłużej, ale trudno się mówi. Dobra, tutaj spróbuję poemotkować różne osóbki. Żeby przeze mnie odpadły. Tutaj akurat wielkiej krzywdy nikomu przez chwilę nie zrobię. Punch? Chyba nikogo nie spaliłem, ale ktoś tam po prostu się spalił sam. To się ktoś inny go spunchował. Dobra, spaliłem dynamitrona. Czyli cel dzienny wykonany. Dobra, spunchowałem ją, ale niestety mnie też spunchowali i też drugie niestety nie, ona się nie spaliła, ta osoba, którą spunchowałem. 19 osób na 31 odpadło. O, bym odpadł tutaj. Dobra, odpadła na moich oczach. Tylko, że jej nie spunchowałem ja. Gdzie się pasz, Seitan Shogunie? No i zepsułem. Mój pierwszy specjalu chciałam powiedzieć, ale coś źle kliknąłem po prostu. No dobra.
I to było tyle w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Cześć!